Historyk Aleksandra Ricci jest w Dejlinfolandii. Chce przyjrzeć się pewnemu elementowi niemieckiej obrony przeciwlotniczej. Spójrzcie, gigant. That is enormous. This was Diogenes. To bunkier Diogenes, centrum dowodzenia łączności Luftwaffe. Jest jak pająk pośrodku sieci innych stacji. Ogromna masa betonu. Coś ogromnego. Proszę. Główne wejście do gigantycznego bunkra. Betonowe ściany prowadzą ku drzwiom. Chodząc po tych salach i korytarzach, coraz lepiej rozumiem, co tu się działo. A działo się sporo. W centrum dowodzenia służyło ponad 400 osób. Poza dowódcą, obsługa sali operacyjnej, meteorolodzy, radiooperatorzy oraz różni specjaliści od zbierania i sortowania informacji, które następnie przesyłano pilotom myśliwców i obsłudze baterii przeciwlotniczych. Trafiały też do miast, ostrzegając mieszkańców przed zbliżającymi się bombowcami. Sercem bunkra Diogenes był Kampfraum, dziś nieistniejący. To sala ze stopniowanymi rzędami biurek oraz ekranem o wysokości prawie 14 metrów, na którym widniała mapa tego sektora Niemiec z liczebnością, pozycją i prędkością nadlatujących samolotów wroga. To silnik diesla. Chyba z U-bota. Taki sam zapewniał zasilanie w bunkrze Hitlera w Berlinie. To było awaryjne źródło prądu. Niesamowite. Ten szyb prowadzi na sam szczyt bunkra, 3 lub 4 piętra wyżej. Z sufitu zwisa wielka rura. To awaryjny system wentylacji obok awaryjnego zasilania. W razie ataku lub usterki bunkier był samowystarczalny, miał zasilanie i dostęp do świeżego powietrza. Jesienią 1943 roku kilka podobnych bunkrów działało w Niemczech oraz na terenach okupowanych, od Danii po Francję.